Dobry wieczór Państwu. Pewien król obwieścił, że jego najmłodsza córka jest oślepiająco piękna. Kazał nawet zakrywać jej twarz, aby tak wielką urodą nikomu na wzrok zaszkodzić nie mogła. Chciał w ten sposób przybawić na dwór kandydatów do ręki księżniczki, a ją samą uczynić jak najbardziej godną pożądania. Księżniczka nosiła więc wualkę zasłaniającą jej lica, ale poprzez wualkę mogła widzieć doskonale wszystko. Ba, mogła nawet oglądać turnieje, w których niejednokrotnie występowali rycerze pragnący ją poślubić. Lej go! Nacieraj, nacieraj! O, Markiz Pociejek idzie do przodu! Już go ma! Sam także nieźle dostał. Pociejek, Pociejek! Mój ukochany Pociejek! Ale bo dolał! Brawo, Pociejek! Walił go z konia, Pociejek wygrał! Sam także słania się na nogach! Pociejek, Pociejek! Wygrał, Markiz Pociejek wygrał! Chcę mu rzucić ten woal jako nagrodę. Nie, księżniczko, i oślepić go przy tym. Ach, racja, racja. O, ja nieszczęśliwa. Kiedyż nareszcie ludzie, a zwłaszcza mężczyźni, będą mogli patrzeć na mnie bez uszczerbku dla zdrowia. Nie martw się, księżniczko, lata przeminą i czas na twojej twarzy ślad zostawi. Nie będziesz już taka piękna, jak jesteś, ani tak niebezpieczna. No, ale ja chcę być piękna i młoda i przez wszystkich oglądana. A co mi z mojej urody, skoro nikt jej podziwiać nie może? No, a zwłaszcza Markiz Pociejek tak wspaniale dziś walczył i zwyciężał. Tak, lecz sam odniósł liczne kontuzje i z ran długo przyjdzie mu się lizać. Chcę pójść do niego, nie rany mu opatrywać. Nie, księżniczko. Na pewno odsłoniłaś twarz i jeszcze bardziej byś mu zaszkodziła. No niestety. Co ja mam począć z tą moją przeklętą urodą? Moje ty biedactwo. Zrób coś, Nasturcio, pomóż mi. Moja księżniczko najsłodsza, no chciałabym ci pomóc, ale cóż ja mogę uczynić, żebyś tak piękną nie była? A wiesz, sama sobie jakoś nie wydaje się piękna i na oczy sobie nie szkodzę. No co ty tam wiesz, moje dziecko, musi być jak mówią. No nie chcesz mi pomóc, Nasturcio. No... Chciałabym, ale cóż, no chyba, że... Mów, znam ci ja pewną wróżkę, mądra to kobieta i na niejedno poradzić może. Pod lasem mieszka w swojej samotni przy ruczaju za mlynem. Zaprowadź mnie do niej, Nasturcio, zaprowadź, czym prędzej. No niech będzie, co ma być. Niebawem Nasturcja, wierna służka księżniczki, zaprowadziła ją do owej wróżki, która jej na urodę pomóc, to jest zaszkodzić, miała. Abrakadabra, szabadabada. Abrakadabra. No więc nie chcesz być taka piękna, jak jesteś. Myślę, że maseczka z roztopionego tłuszczu baraniego bardzo dobrze by ci zrobiła. Dostatecznie by cię oszpeciła. Nie, nie, ja nie chcę być szpetna. No więc jaka chcesz być? Ani piękna, ani brzydka. No, chcę być taka, żeby ludzie mogli na mnie bezpiecznie patrzeć. A może ty wcale nie jesteś taka oślepiająco piękna? Jest na pewno. Całe miasto, cały dwór o tym wie. Wszyscy mówią jej piękności. Tylko ty jedna, wróżko, w tej twojej samotni o niczym nie słyszałaś. Tak mówią, chociaż na oczy własne nie widzieli. No czy jest ktoś taki, kto ujrzał twoją twarz i oślep? Nie, no to jest, ja nie wiem, nie wiem. Nie ma takiego. Najodważniejsi rycerze nie odważyli się przed ślubem ryzykować, no bo po ślubie podobno moc jej piękności zblednie. No to ja zaryzykuję, chociaż nie jestem rycerzem. Nie, nie, nie. Miła buzia, miła. Ale żeby komu na oczy miała zaszkodzić. Nie bój się, Nasturcio, możesz spokojnie patrzeć na swoją księżniczkę. Rzeczywiście, sympatyczna twarzyczka i tyle. Miła buzia,
sympatyczna twarzyczka, niedobra wróżko, pozbawiłaś mnie mojej piękności, gdzie zwierciadło? No nie, jestem jaka byłam. Tak, miła buzia. Piękna, piękna. Bonjour, dobra wróżko. Poradź coś na moją słabość, bo po ostatnim turnieju, choćbym go wygrał, przyjść do siebie nie mogę. O, pardon, nie wiedziałem, że tu ktoś jest. To Markis Pociejek. Tak, jam to jest. Miła panienko, a co? Pewno mnie na ostatnim turnieju oglądałaś, co? Nieźle sobie dawałem radę, prawda? Och, nie patrz tak na mnie, Markizie, nie patrz, bo jeszcze... Racja. A co, wstydzisz się mnie? No, owszem, jest na co popatrzeć. Wcale. Ale nie. Nie, kocham tę, której twarz tylko na mgnienie mógłbym ujrzeć, bo inaczej ośle byłbym od jej piękności. Kocham naszą księżniczkę. Ja nią jestem, Markizie. Jak śmiesz, dzierlatko! Ja jestem tą, o której się głosi, że jest oślepiająco piękna, ale to... Ty nigdy w to nie uwierzę, nigdy, rozumiesz? Przecież mogę na ciebie patrzeć i nic. A nie. No ale ja cię kocham. Moje serce należy do innej. Pardon. Och! I Markis Pociejek nigdy nie uwierzył, że księżniczka była księżniczką. Bo reklama może i jest dźwignią handlu, ale różne reklamowe triki czasami mogą tylko zaszkodzić temu, co się reklamuje. Dobranoc Państwu.